Siema, tajemniczy 000, a to jest nowa seria, w której ja pokażę wam plakę zabaw w Wrocławiu i nie tylko. Ale dzisiaj mam dla was informację taką, że mam nowego i pierwszego kamerzystę, którym jest... Wojt. No właśnie, tak więc ruszajmy. Cięcie. Zapraszamy, zapraszamy. Jeszcze wam powiem, że to jest samolotowy plac zabaw przy Bajanach. Zapraszam, 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 zapraszam. Serdecznie zapraszamy. Serdecznie zapraszamy. Przodem, przodem. I teraz tutaj mamy. Mamy piękne śmigło, jak widzicie państwo, proszę. I tutaj mamy specjalny soldier dog system. Różne murale, naklejki i te sprawy. To się kręci, ale pewnie jego moc widzieliście na szorcie, który pewnie będzie wrzucony. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Tutaj mamy zjeżdżalnię. Tam specjalnie poszliśmy, bo tam nic nie ma. Ale specjalnie dla was, teraz sobie zrobię, będzie teraz zjazd na takiej ekstremalnej zjeżdżalni. Tak więc proszę oczywiście o nagrywanie tego, bo trzeba postawić wszystkie plac zabaw w Wrocławiu, które mają sobie coś. Tak się to prezentuje. Cięcie. Start. I tutaj, proszę państwo, mamy oczywiście samolot, bo to samolotowy plac zabaw. Tu mamy takie coś, co nie będziemy testowali, ale jest, bo to musi być, tak? Taki fajny mamy dla dzieci. Fajne rzeczy, naprawdę. I tutaj widzimy, proszę państwo, mamy tak jakby taką, może latanie, jest to coś takiego. Raczej nic tu nie ma. No nie, jest taki mapa Polski. Zapraszam pokazać. Mapa Polski ze wszystkimi lotniskami, jakie są w Polsce. Tutaj mamy różne linie samolotowe i różne te kierunki, jak jeżdżą. A teraz pokażę wam zjazd tej ekstremalnej zjeżdżalni. Cięcie. Start. Mamy po prostu coś a la Piotruś. Jego ulubione rzeczy nie będziemy testowali, bo to się spotyka często. Ale tutaj mamy. Proszę bardzo, nie, jeszcze przepraszam. Pomyliłem się. Mini samolot, który jest mokry. Przepraszam, ale nie wsiądę. Jest mokry, ale to najwyższej klasy samolot. Dalej mamy pracownicę, do której nie będę raczej wsiadać. Tutaj mamy specjalny domek, w którym lotnicy mogą zjeść na przykład drugie śniadanie, tak? Dalej. Co mamy dalej? Oczywiście mamy coś pięknego, jaka rura wodociągowa. Zapomniałam powiedzieć auto, przepraszam. Jestem pogubiony, to taki duży plac zabaw jest. Tu mamy auto i proszę państwa, pedały tu są, które działają, sprzęt, które działa. Niemożliwe. Proszę o cięcie. No i witamy znowu. Widzimy tutaj kierownica. Ursus porusza się, pedał, który działa sprawnie. Takie sprawności się nie robią na placach zabaw. A tutaj mamy oto, proszę państwa, specjalne sprzęgło, które również możemy poruszać. I to nie jest wyrwane, to jest prestiżowe. Ale za mną, proszę państwa, mamy nawet specjalne tutaj takie rzeczy, żebyśmy nie wypadli. Bo to jest ważne, żeby się nie uszkodzić we własnym aucie, prawda? Bagażnik, tył naczy, przyczepa, ale tutaj mini huśtawka. Dalej mamy helikopter, który jeszcze symuluje lot. To jest piękne. Lecimy teraz do rury irygacyjnej, którą... A, cięcie. Start. I proszę państwa, mamy tu specjalną rurę irygacyjną, która nie powinna się zdarzać za często. Cięcie. A więc proszę państwa, nie wnikajcie, że jakieś tam chwilowe sceny chodzenia, czy jedno słowo było, bo to pierwszy dzień z domem kamerzystą, on się uczy. Nie wiem, co zauważycie, ale mamy coś tak najzwyklejszym na świecie. To jest piękne. To jest piękne, że to łączy w sobie kilka rzeczy naraz. Panie kamerzysto, stój tutaj i czekaj. Ja będę krzyczał trochę, żeby było słychać. Ale mamy kolejny samolot. To jest niebywałe, jak się postarali przy tworzeniu tego.
cięcie. Start. Proszę Państwa, grande finale. Tyrolka, która również symuluje wysokie loty. Więc nie zjedziemy oczywiście. No co możemy powiedzieć, proszę Państwa? Ten plac zabaw to istne arcydzieło. Proszę na mnie, to istne arcydzieło. Tu możecie wszystko. Tu jest tak wiele elementów. Nawet tyrolka. Oceniam go na 10,5 na 11. A jaka twoja ocena, panie kamerzysto? No, tu się muszę zgodzić. 10,5 na 11. Tak więc jeszcze bardzo polecam ten plac zabaw. I typowa formułka, czyli subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, dzwonkujcie. A ja się z wami żegnam. Muuu!